Zakończyliśmy prace związane z termomodernizacją budynku przedszkola nr 10 przy ulicy Jana Pawła w Siemianowicach Śląskich. Zakres prac obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, docieplenie dachu, izolację ścian fundamentowych. Ponadto wymieniliśmy kompleksowo system centralnego ogrzewania, instalację elektryczną wraz z oświetleniem, wymieniając ją na oświetlenie LED-owe. Całkowity koszt realizacji to kwota 1 800 000, z tego prawie 700 000 do dofinansowania z Unii Europejskiej, a 60 000 do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ukończona została nasza kolejna inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego. To jest wymiana nawierzchni placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 imienia Słowackiego. W ramach tej inwestycji została wymieniona nawierzchnia na kostkę brukową oraz postanowione zostały nowe krawężniki. Zabudowana została również nowa wiata śmietnikowa oraz wykonano odwodnienie liniowe w tym miejscu. Całość inwestycji objęła się kosztem 320 tysięcy, pokryta z całości ze środków naszej gminy, a realizacja trwała niecałe 2 miesiące. Siemianowickie Centrum Kultury w marcu przygotowało wiele muzycznych atrakcji. Już w najbliższy weekend zapraszamy na Bytków. Koncerty dwóch gwiazd, dwa wielkie zespoły będą u nas koncertowały w piątek. Zapraszamy na koncert Fischemade Tworzywo o godzinie 19. W sobotę z kolei będzie bardziej klimatycznie i tanecznie. Bokka i Ania Leona w swojej trasie koncertowej na Śląsku zawitają do Siemianowic Śląskich. A Dzień Kobiet świętujemy również w ten weekend. Zapraszamy w niedzielę do Willi Fitznera na piękny, kameralny koncert trzech kobiet, jej portret, w wykonaniu grupy artystycznej Impresja. Będzie klimatycznie i klasycznie.